Poniedziałek, 1 maja z Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem. To nie jest pycha Boga, egoizm Boga. To jest pełna pokora Boga. Jestem dobrym pasterzem dającym siebie każdemu człowiekowi. I ktoś, kto wzrasta w pychę, w egoizm, często nie widzi ludzi wokół siebie. Widzi czubek własnego nosa. Widzi samego siebie. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje. No właśnie, on zna każdego z nas. I ten dobry pasterz nie jest po to, żeby jemu służyć, ale on służy owcom. On troszczy się o owce. On dogląda tych owiec. On je karmi. Opatruje zranione. Chrystus czyni to samo z nami. W swojej miłości oddaje swoje życie za owce. To jest coś pięknego. Tak kocha każdego z nas, że oddaje swoje życie za owce. Pielęgnuje, dogląda. Czy potrzeba nam innego pasterza? Czy musimy szukać innej drogi? Mamy Jezusa, który jest dla nas najcenniejszym darem od Pana Boga, przy którym możemy czuć się bezpiecznie, przy którym możemy przejść przez to życie bezpiecznie. Tylko właśnie moje owce słuchają mojego głosu. Kogo ja słucham? Za jakim głosem podążam często w życiu? Zobaczmy, jak często odchodzimy od stada, bo próbujemy usłyszeć inny głos. Odchodzimy od Boga, bo kierujemy się właśnie nie pokorą, tylko naszą pychą, egoizmem, moim ja, widzimisię. I często gdzieś zmierzamy ku jakimś upadkom, naszym słabościom, nieszczęściom, które nas dotykają. Przy dobrym pasterzu będziemy czuli się zawsze bezpiecznie. Starajmy się zawsze wsłuchiwać w ten jeden, jedyny, dobry, piękny, pełny miłości głos. Głos samego Jezusa, który nas umiłował. Ja jestem dobrym pasterzem. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.